Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Ostatnio było dość naukowo, to dziś krótka, ciekawa opowieść o emocjach, przeczytana gdzieś przypadkowa i skradziona, gdyż nie znalazłam nigdzie jej autora. Być może znasz ją, bo krąży ostatnio po necie. Jest jednak tak mądra, że warto jej posłuchać i wyciągnąć wnioski. Dawno, dawno temu na oceanie istniała wyspa, którą zamieszkiwały emocje, pragnienia i ludzkie cechy. Były to bogactwo, duma, smutek, dowcip, a wszystkie razem łączyła miłość. Pewnego dnia mieszkańcy wyspy dowiedzieli się, że ich wyspa przestanie istnieć, że zatonie. Przygotowali więc swoje statki do wypłynięcia w morze, aby na zawsze opuścić wyspę. Tylko miłość postanowiła zostać do końca i czekać tak długo, aż wszyscy załadują się na statki. Gdy pozostał jedynie maleńki skrawek tej wyspy, miłość poprosiła o pomoc. Pierwsze podpłynęło bogactwo na swoim luksusowym jachcie. Miłość zapytała: bogactwo, czy możesz mnie uratować? Niestety nie. Mam pokład pełen złota, srebra i innych kosztowności. Nie ma pośród nich miejsca dla ciebie, odpowiedziało bogactwo. Druga podpłynęła duma swoim ogromnym, czteromasztowym jachtem. Dumo, zabierz mi proszę z sobą, poprosiła miłość. Niestety nie mogę cię wziąć, na moim statku wszystko jest uporządkowane, a ty mogłabyś mi to wszystko popsuć. Zresztą sama widzisz, że wcale nie pasujesz do mojego wytwornego czteromasztowca. Odpowiedziała duma i z dumą podniosła piękne żagle. Na zbutwiałej łódce podpłynął smutek. Smutku, zabierz mnie proszę z sobą, poprosiła miłość. Och, miłość, ale ja jestem tak bardzo smutny, że wolę pozostać sam. Nie chcę twojego towarzystwa, odrzekł smutek i smutnie powiązłował w dal. Dowcip przepłynął obok miłości, nawet jej nie zauważając. Był bowiem tak rozbawiony, że nie usłyszał nawet jej wołania o pomoc. Wydawało się, że miłość zostanie na zawsze i zginie w głębiach oceanu. Nagle miłość usłyszała: chodź, zabiorę cię z sobą, powiedział nieznajomy starzec. Miłość była tak szczęśliwa i wdzięczna za uratowanie jej, że zapomniała nawet zapytać, kim jest jej wybawca. Potem zapragnęła jednak dowiedzieć się, kim był ów tajemniczy starzec. Zwróciła się więc o poradę do mądrości. Powiedz proszę, kto mnie uratował? To był czas, odpowiedziała mądrość. Czas? Zdziwiła się miłość. Dlaczego właśnie jemu zależało na tym, aby mi pomóc i mnie uratować? Bo tylko czas rozumie, jak ważnym uczuciem w życiu każdego człowieka jest miłość, odrzekła mądrość. Właściwie to nie wiem, czy jest to opowieść o emocjach. Myślę, że jest to opowieść o nas, o tym, co w życiu ważne, o wartościach. Zastanawiam się, ile razy w życiu ja bywam takim bogactwem, zaślepiona chęcią posiadania, nie zwracam uwagi na prawdziwe diamenty. Ile razy byłam dumna i ktoś, być może wartościowy, nie pasował do mojej układanki. Nieraz pewnie bywam też smutkiem i dowcipem, ale przecież wszystko to prędzej czy później przemija. Dlaczego więc gonimy w życiu za szczęściem i bogactwem, nie zdając sobie zupełnie sprawy, że kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie, jak napisał Adam Mickiewicz w Dziadach? Zatrzymaj się na chwilę. Czas nam dany wszystkich na końcu potraktuje równo. Wszyscy pójdziemy boso. Nic ze sobą nie zabierzesz, a na łoży śmierci żałować będziemy raczej nie zostawionych kosztowności, tylko uczucia miłości, którego nie umieliśmy okazać, wypowiedzieć czy przyjąć. Każdy, mam nadzieję, przeżyje tą opowieść na swój własny sposób i wyciągnie swoje własne wnioski. Podziel się proszę w komentarzu, jakie były twoje przemyślenia i czy w ogóle ta bajka dała ci do myślenia. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, zapraszam do komentowania i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.